Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dziś gościem wywiadu tygodnia jest pan Tadeusz Baniak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, jakie zajęcia na okres ferii przygotował MOSiR dla młodzieży? Corocznie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle organizuje zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży jasielskiej i tak jak poprzednio w roku bieżącym, ta działalność polega przede wszystkim na bardzo takim preferencyjnym i atrakcyjnym udostępnianiu obiektów, którymi dysponujemy i zajęcia odbywają się na lodowisku, na hali sportowej, na basenie krytym i w terenie również od drugi rok z kolei odbywają się zajęcia nauki na nartach biegowych. Poza tym gry i zabawy na lodowisku i we wtorki i czwartki udostępniamy dzieciom i młodzieży basen w godzinach od 8 do 11 na bardzo preferencyjnych warunkach. Poza tym prowadzą zajęcia Michał Czarnecki, prowadzi zajęcia w judo, natomiast Mateusz Gliwa zajęcia z siatkarzami, także praktycznie cały dzień coś się dzieje w tym kierunku. A jakie z tych wymienionych zajęć cieszą się największą popularnością? Generalnie trudno tu rozróżniać, że coś jest bardziej popularne, coś jest mniej popularne. Każda dyscyplina i każde zajęcia mają swoich zwolenników, także trudno tu preferować i kogoś forować, a kogoś gdzieś odstawiać na bok. Jakie są największe Pana sukcesy w prowadzeniu ośrodka? Oj, bardzo takie trudne pytanie, bo trudno mówić o własnych sukcesach. Natomiast generalnie cieszymy się jako załoga Miejskiego Ośrodka z tego, że z naszych obiektów korzysta setki dzieci i młodzieży dziennie. Mam tu na myśli halę sportową, boiska, basen kryty, korty tenisowe w zależności od pory roku. Także to nam sprawia przyjemność, jeżeli jesteśmy w stanie zadowolić jak największą rzeszę młodzieży i dzieci. Z jakimi instytucjami, organizacjami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracuje i na czym ta współpraca polega? Czy generalnie działalność statutowa Miejskiego Ośrodka polega na współpracy ścisłej ze szkołami i klubami sportowymi. I taką działalność prowadzimy z różnym efektem. Z jednymi się ta współpraca układa znakomicie. Tu takim przykładem najlepszym jest gimnazjum numer 2 z panią dyrektor Kijowską. Także ta współpraca trwa już kolejny rok i naprawdę aż miło wymieniać się swoimi doświadczeniami. A poza tym współpraca polega na udostępnianiu obiektów dla klubów jasielskich i wiadomo, że dysponujemy tą bazą taką, jaką posiadamy, czyli stadionami, halą sportową, basenem i we wszystkich tych obiektach uczestniczą w zajęciach różne kluby, czy to pływackie, piłki nożnej, siatkówki, judo, karate. W tej chwili nowa dyscyplina się pojawiła, w Jaśle jazda, nauka jazdy na nartach biegowych. Także jest dość ciekawie i na takim przyzwoitym poziomie, jak na nasze miasto. Panie dyrektorze, jakie ma Pan plany na przyszłość, jeśli chodzi o zarządzanie MOSiR-em? Czy generalnie to borykamy się z takimi kłopotami dotyczącymi obiektów, bo zarówno basen otwarty, jak i hala sportowa są już takimi bardzo, bardzo zniszczonymi obiektami. Ale mam tutaj dobrą wiadomość, jako że w tej chwili jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy odbudowy basenu otwartego. Będzie to polegało praktycznie na wymianie wszystkich niecyk, utworzenie nowej stacji uzdatniania wody. Także będzie to bardzo, bardzo fajny, nowiutki obiekt. A druga sprawa, która też już jest rozpoczęta i wszystko wskazuje, że jest to na dobrej drodze. Wniosek został złożony.
jest szansa na termomodernizację istniejącej hali sportowej, co w naszych warunkach no, wybitnie poprawi funkcjonalność tego obiektu. I jeżeli to się uda, to będziemy naprawdę bardzo zadowoleni i ten obiekt zupełnie będzie już inaczej wyglądał. A jak Pan ocenia sytuację sielskiego sportu? No wiadomo, że zawsze istnieje niedosyt. Wiadomo, że każdy kibic wolałby, żeby i chciałby, żeby każda drużyna, czy to w piłce nożnej, czy to w piłce siatkowej, mówię tu o sportach w tej chwili zespołowych, ale również w sportach indywidualnych, w sportach walki, z którego Jasło jest dość słynne. Każdy by chciał, żeby to się odbywało na wyższym poziomie, no ale niestety warunki ekonomiczne i fakt, że w Jaśle brakuje uczelni wyższych i później miejsc pracy, niestety następuje odpływ tej młodzieży po ukończeniu szkół średnich. Czego można życzyć panu dyrektorowi? Ja myślę, że zdrowia i tylko zdrowia, a resztę to już się jakoś pomalutku będzie toczyło do przodu i z jakimiś pozytywnymi skutkami będziemy realizować to, o czym wcześniej mówiłem. Szczególnie mam tu na myśli poprawę warunków, czyli mam tu na myśli remonty i budowę nowych obiektów sportowych, jak również lepsze współdziałanie ze szkołami, z klubami sportowymi. I ja też tego życzę panu dyrektorowi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.